Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie i cieplutko. Dzisiaj bardzo, ale to mega nietypowy poradnik. Pewnie podobnie jak ja, czujecie się nieswojo w otoczeniu. Słuchajcie, tutaj na górze nade mną jakiś dziwny napis. Zestaw ATB105A ARM Cortex M3. What is it? Co to jest? Niektórzy powiedzą po starogóralsku. Do tego zestaw ATB w tle, na zdjęciu tutaj, prawda, czy w kamerze, jakiś dziwny rysunek procka. O co chodzi? O czym będzie dzisiaj mowa? Czyżby jakieś ARM-y zagościły po raz pierwszy w życiu w firmie Atnel u Mirka K36 na biurku? Nie pierwszy raz. Wszyscy, którzy byli ze mną i z którymi ja miałem być przyjemność na warsztatach z Yellow Bookiem już na początku tego roku 2017, od lutego, Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, widzieli tam na wykładach naszą zajawkę tego, z jakimi mikrokontrolerami będzie mógł pracować zestaw ATB. Każdy, zestawy ATB w najnowszych wersjach. Słuchajcie, myślę o tym, towarzyszyła mi już od bardzo dawna. Przygotowania trwały już od kilku lat. Do wszystkiego staram się, jak wiecie, przygotować bardzo porządnie. I teraz na przekór w końcu wszystkim malkontentom, których się już trochę po drodze zebrało, którzy to mówili, że o, Kardaś to tylko o tych AVR-ach i tylko AVR-y i nic innego i tak dalej, i tak dalej. Panowie, zwracam się do malkontentów wszystkich, słuchajcie, trochę bez sensu. Ja pamiętam, jak wielu z was uczyło się na początku języka C na mikrokontrolerach 8-bitowych i wtedy to były klapki na oczach, że o, nic innego się nie liczy, tylko mikrokontrolery 8-bitowe. Ja mówiłem wtedy na spokojnie, nine. Inne mikrokontrolery też są ważne, aczkolwiek ja po nie na razie nie sięgam, z uwagi na to, że moją misją, moim założeniem jest przekazywanie wiedzy w jak najprostszy sposób na temat programowania w języku C. A jeśli chodzi o mikrokontrolery, to uważam, że najłatwiej tego dokonać właśnie dla każdego na bazie małych mikrokontrolerków 8-bitowych, zwykłych AVR, rozumiecie? No to teraz wielu ludzi się przeniosło później, albo bardzo szybko, niektórzy potrzebowali tego do pracy, co rozumiem i się bardzo cieszę, bo poznając język C, przechodząc z tego Arduino całego programowania w środowisku Arduino, każdy w końcu zobaczy, że trzeba się przenieść do języka C. Jak ktoś liźnie język C, zobaczy jego możliwości, to bardzo szybko się okazuje, że aha, można sięgnąć dużym skokiem, że tak powiem, po większe mikrokontrolery. Czy tylko ARM-y 32-bitowe, a nie ma innych? A na przykład microchipa, dawniejsze już może trochę, mikrokontrolery 16-bitowe nie byłyby fajne? Słuchajcie, a 32-bitowe mikrokontrolery microchipa również i to jeszcze DSP-ki nie byłyby fajne? Czemu nie? Czemu się ograniczać tylko do jednego rodzaju mikrokontrolerów? Otóż część właśnie malkontentów poszła drogą, że na przykład uznali, że tylko STM-y są najlepsze na świecie i w ogóle koniec. A ja zawsze powtarzam, to jest moje przysłowie osobiste, że każdy mikrokontroler jest tylko tak dobry, jak programista, który się nim posługuje. I dlatego też chciałem w końcu w poradnikach pokazać wam wszystkim, że w końcu uwidocznić, bo pewne przygotowania już oczywiście zajęły sporo czasu, jak mówiłem, staram się to przygotowywać naprawdę solidnie i sumiennie. W końcu mogę odsłonić nie tylko rąbka tajemnicy, ale i zacząć wprowadzać pewne nowe rzeczy i omawiać pewne nowe rzeczy, żebyście zobaczyli, jaka jest linia moich nowych poradników, które będę mógł omawiać. Ja wiem, tematów się robi coraz więcej, ale jestem w stanie, że tak powiem, pracować wielowątkowo i opowiadać w różne dni na różne tematy. Tak, tak, moi drodzy, są takie możliwości. A więc jaki mikrokontroler dzisiaj będziemy omawiali? Zanim do tego przejdę i zanim zobaczycie, że nie chodzi mi tutaj o wybór znowu jednego i zaszufladkowanie się tylko na jeden rodzaj, to pokażę wam ciekawostkę. W tym celu przełączymy się na ekran, gdzie w większej kamerze widać zestaw ATB. Słuchajcie, z tego zestawu ATB wyjmuję biedną Atmegę 32-bitową. Pomyliłem się, przepraszam. Biedną Atmegę 32, tak? Wyjmuję, odkładam na bok
I zobaczcie, a gdyby tak użyć w zestawie ATB mikrokontrolera mikrochipa DSPIC 32-bitowego, co byście na to powiedzieli? Proszę bardzo, hello, panowie Malco, tak w skrócie nazwę Malcontentów, słuchajcie, proszę bardzo, oto moduł, który już kiedyś był w jakiejś zajawce, może w jakimś poradniku, proszę bardzo, zobaczcie, oto moduł PIC Shield z mikrokontrolerem DSPIC 32, nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne, ale proszę bardzo, mam nadzieję, że widać, PIC 32, tak, jest to mikrokontroler DSPIC, można go poznać między innymi też po tym, że ta wersja ma na przykład gniazdo host USB. Widzicie, jakie będą możliwości? Tu są wyjścia do programowania, zatem do mikrokontrolera i zobaczcie, tenże PIC Shield można sobie ładnie umieścić w zestawie ATB. Tak mniej więcej jest obsadzony taki na przykład Shield i ci, którzy pragną korzystać z mikrokontrolerów DSPIC, proszę bardzo, mają wszystkie peryferia na miejscu. Nie potrzeba do tego żadnych Shieldów Arduino czy tam Anduino, bo nie to, żebym był przeciwko Anduino, tylko wiecie co? Anduino robi, jak mówię o oprogramowaniu, to na pewno pewien wyłom początkującym w głowie, ponieważ troszeczkę uciekają od tego, co jest w środku, co jest w szczegółach, ale podobnie ma się rzeczy, jeśli chodzi o te płytki i wszystkie shieldy. Dlaczego ja staram się zrobić shield, ale czy to jest shield, który bym powiedział, że teraz od dzisiaj tylko będą shieldy do zestawów ATB? Nie. Słuchajcie, w ślad za tym pójdzie, jak mnie znacie i obiecuję wam to, postaram się pokazać, jak zaprojektować własną płytkę do takiego mikrokontrolera. Na co zwrócić uwagę? Jak wiecie, ja lubię tak się uczyć mikrokontrolerów, jak mówimy już o nauce rzeczywiście danej rodziny mikrokontrolerów, żeby móc samemu stworzyć płytkę, a nie bazować na jakichś gotowcach, których nie potrafimy okiełznać, albo później je wklepywać i zaklejać klejem termoglutem na gorąco, słuchajcie, bez sensu. No to dobrze, zobaczcie, a może by wziąć na takiej samej płytce, tu akurat nie, gdzieś mi się zapodział pod ręką bez tego wejścia USB, również mam mikrochipa 16-bitowego. Czemu na takim nie podziałać? Zobaczcie, znowu mamy dookoła peryferia. One nawet jeśli są zasilane, tutaj widać stabilizatorek malutki, prawdopodobnie akurat w tym miejscu, tutaj, sorry, że pokazuję kciukiem, 3,3 V, to niemniej jednak, jak wiecie, zestaw ATB w pełni można przestawić na napięcie zasilania. Poczekajcie, wezmę sobie tu jakiś wskaźnik. Napięcie zasilania w zestawach ATB można ustawić w przetwornicy, czy to ATB PWR3, czy też w ATB PWR3, tą zworką tutaj czerwoną, czy też w ATB DigiLion na 3,3 V. Proszę bardzo, jedziemy, działamy. Wyświetlacz LCD przystosowany jest do 3,3 V. Nawet standardowe wyświetlacze 5-voltowe, słuchajcie, nie trzeba kupować takiego 3,3 V, będzie działać. Potrzebujemy OLEDa, proszę bardzo, wyciągamy z zestawu LCD-ka, pod spodem mamy gniazdo na małego OLED-a. Możemy działać. Mamy zatem takie same peryferia jak sterowanie silników. Ktoś powie, o bez sensu wyświetlacz LED-owy, po co taki wyświetlacz, przecież dzisiaj nikt go nie używa. Bzdura, panowie. Otóż na zestawie trzeba myśleć, że ludzie chcą się nauczyć wielu rzeczy, potrenować, a czasami jak będzie trzeba zrobić jakąś tablicę wyników na zwykłych wyświetlaczach, nawet na ARM-ie, to czemu nie mieć pod ręką? Druga rzecz, gdzie często ludziom wyobraźni brakuje troszkę takim malkontentom, gdy mówią, że taki wyświetlacz jest w ogóle niepotrzebny, bo na przykład, gdy zabraknie diod świecących, tutaj jest tylko 8 w zestawie, to niektórzy mówią, o Boże, ale Atnel czy tam Kardaś mało włożył tych diod na zestawie ATB. Tymczasem, co za problem wykorzystać segmenty jako diody do debugowania czegoś, do sprawdzania? No i co, panowie? Otóż jest fajnie. Pod spodem są oczywiście układy RTC do wyboru, do koloru. Zewnętrzna przejściówka USB RS-232, która w przypadku mikrokontrolerów, oczywiście 32-bitowych, być może będzie nam nieprzydatna, ponieważ będzie można to w nich właśnie tworzyć sprzętowe porty USB RS-232 i zobaczycie, to również będę chciał wam pokazać z automatyczną negocjacją. No wiecie co, o programowaniu mikrokontrolerów 32-bitowych mógłbym mówić, to jest temat ogromny, temat rzeka, jeśli chodzi o samą architekturę, ale zaraz zobaczycie, o czym ja jeszcze chcę powiedzieć. Słuchajcie, możemy napędzać te właśnie mikrokontrolery za pomocą kwadratów
oparca bezpośrednio z zestawu ATB. To się liczy, tak? Nie trzeba dublować, tworzyć nowego jakiegoś durnego shielda, brać Anduino, w którym będzie kolejny kwarc, kolejny i coś tam, słuchajcie, męczarnia. Tutaj mamy wszystko w jednym. Ktoś powie, no dobrze, chciałbym większego kwarca, nie ma sprawy, można włożyć większego. Chcecie mieć taktowanie na przykład 24 MHz, jakieś większe, można ustawić FT232, które będzie taktowało, przecież ma sygnał zegarowy. Słuchajcie, jest to do wykorzystania. Co więcej, korzystamy z dobrodziejstw zestawu ATB i osadzony jest ten shield, jak widzicie, może być na pinach, a więc można korzystać, tu są dwurzędowe piny, na wewnętrznej stronie tych pinów jest osadzony taki shield, można korzystać z zewnętrznych. Zobaczcie, moi drodzy, dodatkowo jest gniazdo USB. Tak, na zestawach ATB już od jakiegoś czasu jest hub USB i są, nie ma tylko jednego wyjścia USB, które służy do podłączenia układu FT232, jak sobie myśleliście, jak to może być zrobione, że na jednym zestawie działa FT232, tak normalnie za Atmegą, działa programator USB ASP, który jest tutaj, widzicie, pod spodem szczepiony, ale jest coś jeszcze. Słuchajcie, mamy wyjście niezależne USB, a tutaj jeszcze wyjście, które może być albo konfigurowane jako wejście VUSB dla mikrokontrolerów, bądź też jako wejście na przykład do mikrokontrolera na takim shieldzie, do hosta albo do... No to patrzcie, mamy 4 USB. Skąd to się bierze? Otóż widzicie tutaj pod brzuchem Atmegi 32 w tym miejscu? To jest, moi panowie, tak, tak, to jest hub USB, koncentrator czteroportowy, w którym mamy pełny dostęp do portów. I to są właśnie, widzicie, to jest ten rozwój pod mikrokontrolery 32-bitowe. W takim razie przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj nie mam akurat pod ręką shieldu z mikrokontrolerem STM, dlatego, że chciałem was zainteresować pewną rodziną mikrokontrolerów 32-bitowych, na które niewiele osób zwraca uwagi, a szkoda, bo są świetne i pokażę wam dzisiaj oczywiście bardzo pobieżnie, nie gniewajcie się na mnie za to, ale pokażę wam nową rodzinę mikrokontrolerów. Będziecie, kurde, aż to, jak to mówię, to mnie ciary przechodzą po plecach, pewnie zaskoczeni, tak jak ja, że coś takiego na rynku w ogóle jest. Będą w głowie się rodziły pytania, dlaczego ja o tym jeszcze nie słyszałem. A jak pokażę wam później w kilku krótkich odcinkach, co można robić. O Boże, panowie, a ludzie na warsztatach to widzieli, chociaż też nie wszystko. A więc zobaczcie, uwaga, nadchodzi nowe. Oto, słuchajcie, najnowszy shield ze stajni Atnela. Jest to shield, w którym, no, spróbujemy podejrzeć sobie, jaki tu jest mikrokontroler. Proszę bardzo, być może widać teraz, może nie. Widać logo firmy Cypress, tak? I jest to mikrokontroler, tu już mi ostrość chyba nie łapie, tak, PSOC z serii 5L, moi kochani, z serii 5L, a zatem jest to jeden z najnowszej rodziny, bo tam były psoki jedynki, dwójki, czwórki, teraz się ukazały piątki, niedługo mają wyjść szóstki, ale piątki mają gigantyczne możliwości. Akurat ten mikrokontroler, który jest w tym shieldzie, luzem, kosztuje, słuchajcie, zaledwie 30 zł, tak? To nie jest dużo jak na taki mikrokontroler, tym bardziej, jak zobaczycie zaraz, co on ma pod poduszką, jaką broń, o Boże, wtedy się zdziwicie, ale co więcej, pokażę wam, moi drodzy, tylko nie w tym poradniku, w kolejnym, w jaki sposób sobie zaprojektować własną płytkę. Nie chciałbym was bowiem skazywać na korzystanie z tych wszystkich, słuchajcie, dziwnych androinowych klonów. Ja wiem, wielu z was tam pewnie mówi, albo malkontentów, że o, Anduino teraz jest najlepsze, najnowsze, wszyscy robią na Anduino. No i co z tego, że wszyscy robią? A ja nie robię. Ja wolę sobie sam zrobić. Nie po to swego czasu robiłem kursy projektowania obwodów w Iglu. Po to robiłem, żeby was zachęcić właśnie. Dla mnie elektronika i zajmowanie się mikrokontrolerami to jest od podstaw. Nie tylko programowanie, ale właśnie zrobienie własnej płytki, słuchajcie. Tak, i nie chodzi o to, żebyście kupowali na potęgę shieldy do, słuchajcie, zestawu ATB. Będziecie mogli sobie robić sami takie płytki. Co więcej, wykorzystywać je we własnych układach. I co?
teraz mam nadzieję mina zrzedła niektórym malkontentom, bo to jest gra warta świeczki, niż zabawa tymi wielkimi płytkami, a później jak widzę na wielu forach, każdy nakupuje jakiś tam zestaw Arduino taki z mikrokontrolerem jakimś tam, no nie wiem, już nie będę opowiadał jakie, a później tylko w kółko każdy wyprzedaje, pobawił się, pobawił, odrzucił, kupił sobie Arduino jakieś, odrzucił, kupił, pobawił się, odrzucił, sprzedał, odsprzedał, no totalny bezsens, a ja wam pokazuję, jak wykorzystywać to od podstaw. Dobra, dużo się dogadałem, dajcie mi chwilkę przerwy i zaraz zobaczycie, o jakim psoku, o jakim mikrokontrolerze 32-bitowym mówię konkretnie mniej więcej, żebyście wiedzieli, na czym dzisiaj stoimy i pokażę wam, że można odpalić nawet niektóre kody z Bluebooka na takim potworze. Zobaczycie, to będzie działać. Chwila przerwy, hej! Pamiętaj proszę, że ten poradnik, jak i wiele innych na moim kanale, może powstać tylko i wyłącznie dzięki twojemu wsparciu poprzez serwis Patronite. Dlatego też zapraszam cię gorąco do tego, abyś odwiedził mój profil na serwisie patronite.pl, widoczny tutaj na ekranie, i przynajmniej zapoznał się z warunkami. Każdy może zostać patronem i mieć swój udział w powstawaniu tychże poradników, do czego gorąco zapraszam. Jak mówiłem, liczy się każda kwota, nawet ta najdrobniejsza. Nie chodzi tutaj o wyścigi i o to, kto da więcej. To nie jest giełda. Każdy może dobrać wsparcie do swoich potrzeb i swoich możliwości. Jeszcze raz mówię, zapraszam na profil i uprzejmie dziękuję za już okazane wsparcie. Pozdrawiam. Już jestem, moi drodzy, kochani, zobaczcie, przywołałem teraz na pulpit wielki rysunek, mam nadzieję, że będzie w miarę wyraźny, musiałem go troszeczkę powiększyć, taka grafika, ale bardzo dobrze prezentująca tę rodzinę, na którą chciałbym, żebyście rzucili swoim łaskawym okiem, i zrobię tutaj króciutkie, aczkolwiek bardzo pobieżne porównanie do mikrokontrolerów STM. Nie po to, żeby wam obrzydzać STM-y, broń Boże, ale po to, żeby zainteresować was tym, dlaczego ja zwróciłem uwagę na mikrokontrolery tej firmy, dlaczego one są godne uwagi, dlaczego warto również czasem być może sięgnąć po tę rodzinę, oczywiście w innych przypadkach pewnie i po STM-a, czemu nie? Ale bez klapek na oczach, jak to niektórzy mają, tak? A to mi zarzucają klapki na oczy wiele osób. No dobrze. Chodzi w takim razie, moi kochani, o mikrokontrolery PSOC, tak, z serii 5L. To jest właśnie ten mikrokontroler, tutaj wam w tej kamerze drugiej pokazywałem. To jest ten mikrokontrolerek właśnie na tym zestawie. On nie ma wprawdzie hosta USB, ma, ale ma za to slave'a USB. Można się zatem bezpośrednio wpiąć. Zresztą tu jeszcze raz się przełączę tylko na chwileczkę na tą dużą kamerę, żeby wam pokazać, bo to jest akurat ważne, moi drodzy. Zobaczcie, że jak mamy ten cały shield, to w tym miejscu, o tutaj takie te dwa piny służą do wpięcia się w USB w zestawie ATB wprost, w tę część konfigurowaną tymi czerwonymi zworkami. Natomiast jak się zastanawiacie, do czego jest to USB, to też się zaraz wyjaśni. Ale tymczasem wracamy do pulpitu i do obrazka. Otóż zwróćcie uwagę na jedną rzecz. No, mamy tutaj narysowany scalak. Na tym scalaku widać różne kosteczki kolorowe, czyli tak symbolizują one pewne moduły sprzętowe, które wiadomo, poza pamięcią programu, poza pamięcią RAM i tak dalej, są wbudowane w taki mikrokontroler. Oczywiście pracuje on na rdzeniu, ta rodzina akurat z serii 5, na Cortex M3, i zobaczcie, no tutaj bez żadnego gadania, skoro to jest Cortex M3, to nie może nie mieć tak podstawowych interfejsów jak wszystkie inne na świecie STM-y, LPC czy inne ARM-y, bo jak wiecie, ARM-ów, mikrokontrolery oparte o ten rdzeń tworzy wiele firm i one różnią się czasami jakimiś drobiazgami, możliwościami konfiguracji i tak dalej, i tak dalej. Czym natomiast charakteryzuje się ten PSOC5? Słuchajcie, zobaczcie, że mamy tu, jak mówiłem, USB, wprawdzie w naszym przypadku tylko slave. Mamy magistralę CAN wśród sprzętowych modułów i 2C. Oczywiście nie pojedyncze, może być ich kilka. Timery sprzętowe, sensor temperatury, jakieś tam, słuchajcie, PWM-y, komparatory, napięcia odniesienia, DAC-i, ADC,
ABC, obsługę bezpośrednio przycisków pojemnościowych, słuchajcie, wzmacniacze operacyjne, no o tym będą ciekawostki. Mamy również DMA, nie wiem gdzie ono tu się podziało, DMA też jest na pewno, słuchajcie, wbudowane. No to się należy każdemu ARM-owi, takie podstawy bym powiedział. Oczywiście w stosunku do biednego, małego, 8-bitowego AVR-a, to to, co leży na tym procku i to, co on posiada, taki ARM, ten PSOC w środku, tak samo jak STM, to jest kosmos. Słuchajcie, timerów mamy pod dostatkiem, wszystkiego mamy pod dostatkiem. No po prostu mnóstwo, ale to wyrażają tylko te kolorowe klocuszki. Natomiast, co to za śmietnik kurka wodna po boku, słuchajcie. Nawet wszystkich klocków nie będę wam w stanie dokładnie omówić dzisiaj, ale chciałbym, żebyście zrozumieli jedną rzecz. Otóż, i dlaczego właśnie, to jest ten punkt najważniejszy, dlaczego zwróciłem uwagę na mikrokontrolery PSOC? Dlatego, że one mają możliwość tworzenia tak zwanych zewnętrznych bloków UDB, mają po prostu taką matrycę. Tutaj uwaga, robię porównanie, chociaż mocno nie trafione, ale żebyście zrozumieli, mają w sobie wbudowane coś w rodzaju układów FPGA, tak? To są takie bloczki tak naprawdę cyfrowe, ale również, uwaga, analogowe, z których można dobudowywać jakby zewnętrzne peryferia. I bardzo często, jak nawet na warsztatach z Yellow Bookiem tłumaczyliśmy, to wiele osób na początku myślało, że no to chodzi o to, że to z wewnątrz są wbudowane jakieś rzeczy i po prostu podłączamy je na różne piny, tak? Oczywiście podłączanie tych wszystkich wewnętrznych mechanizmów na różne piny, to znowu mówię, w każdym ARM-ie należy się jak psu kiełbasa i to w ogóle to nie jest nic nowego w porównaniu do AVR-a, to jest oczywiście kosmos, ale niestety STM-y typowe, czy też inne mikrokontrolery zwykłe oparte o rdzeń Cortex M3 nie mają zewnętrznych bloków. Na czym to polega? Otóż, żeby to dobrze wyjaśnić, zrobię wam jedno porównanie. Wyobraźcie sobie bowiem, że mamy jakiś mikrokontroler i nagle się okazuje, o kurczę, ach, przydałby mi się do czegoś zewnętrzny jakiś przerzutnik JK, albo chociażby rejestr przesuwny jakiś, muszę dolutować zewnętrzny scalak gdzieś obok. Tymczasem, no uwaga, to masakra, to mnie rozwaliło. Słuchajcie, z tych kosteczek zewnętrznych, z tych bloczków UDB, tu są tak zwane custom logic, oczywiście one są i custom analog, to reprezentują one takie jakby zewnętrzne również kosteczki z tych custom logików, z tych własnych wewnętrznej matrycy, można sobie zbudować, tak jakby na zewnątrz procka, słuchajcie, jakieś układy TTL, które nam czasami są potrzebne na zewnątrz. Po co je lutować na zewnątrz procesora, jak można wewnątrz dodać? Kurczę, można dodać, słuchajcie, przeróżne, no ciary mnie po plecach przechodzą, chociaż ja się na analogówce nie znam, ale jak zobaczyłem, że można dodać na przykład kilka różnych filtrów analogowych, no to w ogóle osłabłem. Tak, tak, moi drodzy. I to można je zbudować, zaprojektować sobie na tych bloczkach UDB. I jak ktoś myśli, no tak, ale tu będzie zaraz programowanie tego, jakieś dziwne, jakichś Xilinxów, FPGA i tak dalej. Otóż nie, zobaczycie, jakie to jest proste, łatwe i przyjemne, jak wam mówiłem. Podobnie jak to bywa w poradnikach z Basic for Androida. A zatem z tych bloczków można zbudować sobie, słuchajcie, no przeróżne dodatkowe moduły. Załóżmy, że wewnątrz procka mamy, nie wiem, 4 UART-y. Chcielibyśmy mieć jeszcze 2, bo nam zabrakło. Kurde, no to bierzemy sobie te bloczki Custom Logic i jakby z zewnętrznych zbudujemy sobie UART. Zbudujemy sobie, słuchajcie, magistralę I2S, dodatkowy DMA. Zbudujemy sobie wyjścia SPDIF, SPI magistrale, słuchajcie, co tu jest jeszcze, Delta Sigma modulator, ja mówię z analogówki, sam wymiękam, nie wszystko znam, magistrala LIN może być obsługiwana, po prostu zbudujemy, rozumiecie, zbudujemy, tam jest taki licznik w kompilatorze, w całym środowisku, który nam pokazuje, że na przykład jak zbudujemy sobie magistralę I2S z takich zewnętrznych układów, to ile nam zeszło z tej matrycy bloczków, a ile jeszcze zostało w razie czego na wykorzystanie następnych. Uwaga! To nie jest typowa sprawa jak w innych mikrokontrolerach, zaręczam wam. Oczywiście wyobraźcie sobie teraz, no tu trzeba przestawić sobie trochę myślenie. Te bloczki tak naprawdę są zbudowane wewnątrz mikrokontrolera, ale te bloczki można podłączać później do wyjść, do odpowiednich wyjść, czyli to co robimy oczywiście z typowymi modułami wewnątrz każdego i pinami, że przemapować to można oczywiście w każdym. Żeby wam powiedzieć jaka jest różnica, żebyście to lepiej zrozumieli, to słuchajcie, otworzę na chwilkę sobie tutaj
STM-a i pewnie znacie, jak się zajmujecie STM-ami, coś takiego jak Cube, czyli taki program konfiguracyjny do STM-ów. Otóż można tu sobie właśnie pięknie przemapowywać piny, porty i tak dalej na różne SDI, RTC-ki, no nie wiem, timery, cudawianki. To teraz sobie wyobraźcie, że to wszystko jest możliwe tak samo wewnątrz wewnątrz tego mikrokontrolera z tymi wszystkimi modułami mamy dokładnie to samo, ale STM nie ma tych custom logików i custom analogów, słuchajcie, z których możemy budować po prostu, no nie wiem, power monitor, różnego rodzaju porty wejścia, wyjścia, ale co więcej, kolejna rzecz, która mnie też rozwaliła i która ja nie opowiem o wszystkim, bardzo skrótowo, ale o takich, które mi przychodzą na gorąco rzeczy do głowy, na przykład zasilanie. To jest już w ogóle rewelacja, jeśli chodzi o zasilanie tych mikrokontrolerów PSOC. Słuchajcie, one mają tak zwane domeny napięciowe, gdzie każdą grupę na przykład jakiegoś portu 8-bitowego można ustawić wewnętrznie programowo, uwaga, chociaż nie tylko, sprzętowo również, że na przykład jeden port będzie działał na zewnątrz, czyli na przykład jeśli w zestawie mamy LCD, słuchajcie, zasilany 5V, to możemy go podłączyć do portu i powiedzieć: ej ty panie port, będziesz działał na wyjściu na 5V, dzięki czemu co? Nie potrzeba kupować durnych konwerterów napięć, jak też niektórzy lecą i kupują androidowe ostatnio płyteczki z konwerterami napięć. Po co? Tutaj sobie po prostu zaprogramujemy, żeby port działał na 5V. Ale kurczę, okaże się, że musimy podłączyć jakiś odbiornik na SPI, który będzie działał na 3-3V. Co zrobić? Kurczę, podłączymy go do pinów innego portu i zaprogramujemy go, a ty panie port będziesz działał na 3-3V. Okaże się, że mamy jakiś akcelerometr czy coś innego, co działa na przykład z napięciem 1,8V. O Boże, takie małe, jak to? No, włączymy sobie kolejną domenę. Tam będzie można zasilić to 1,8V. Słuchajcie, w ogóle zasilanie tego mikrokontrolera jest od plus 1,7V, słuchajcie, do plus 5V. Wiecie, co to daje, jaką możliwość? Dzięki temu, że on ma wbudowane wewnętrzne układy analogowe, to wam powiem znowu coś, co was też, mam nadzieję, rozwali, tak jak mnie. Otóż wystarczy, on ma wewnątrz wbudowaną taką analogówkę, że można w ogóle zaprojektować na tych bloczkach, słuchajcie, analogowych, przetwornicę napięcia wewnętrzną. Ona będzie tylko wymagała na zewnątrz dołożenia jednego dławika. Uwaga, jednego dławika, słuchajcie, to wszystko. Całą resztę będzie miała w środku, na tych bloczkach sobie zbudujemy. I wiecie, co się okaże? Że będzie można takiego proca zasilać z baterii paluszka i on będzie działał, tak? Będzie sobie napięcie z baterii paluszka przestawiał tą przetwornicą do na przykład 3-3V i słuchajcie, przy jego trybach oszczędności zasilania będzie mógł działać latami, jeśli dobrze napiszemy program. Mamy, słuchajcie, bloczki, z których możemy budować wejścia dla enkoderów kwadraturowych. Widzicie tu kwadraturę encoders, możemy podłączać magistrala LIN, to już pewnie wspominałem. No teraz wszystkiego wam tu nie omówię, ale mówię wam, można to wszystko projektować jakby na zewnątrz, w takiej matrycy, chociaż wewnątrz. Czy to jest trudne? Nie. Jeszcze jedną wam powiem rzecz, bo oczywiście każdy o to zapyta z was. No hola, hola, zaraz, ale ile kosztuje Wi-Fi Costed kompilator? Czyli ile kosztuje kompilator? I tu uwaga, kolejny strzał w głowę. Z radości oczywiście, o ile może być strzał w głowę z radości. Kompilator kosztuje 0,00 zł i tak dalej, tak? Czyli jest za darmo kompilator. Nie ma żadnych ograniczeń. Oh my god! Czy to możliwe? Jak się uchował taki mikrokontroler, do którego dają darmowy kompilator? Masakra! Jak to? No dobrze, to pewnie powiecie, albo ktoś, kto lubi trochę ponarzekać, no to tu cię mamy, panie Kardaś, pewnie programator jest, kurde, taki, że kicha. I to was znowu zaskoczę. Otóż zobaczcie. Kolejnego wam pokażę takiego maluszka, którego zakupiłem swego czasu tutaj. To jest taka płytka deweloperska mała, o tak ona wygląda, oczywiście połączona, bo tu jak widzicie ją trochę rozłamałem. Tutaj siedzi taki pod moim kciukiem procek, dokładnie taki sam jak w tym zestawie ATB, tyle tylko, że ten procek, słuchajcie, jest w wersji QFN, a ten na naszym shieldzie w wersji TQFP. Tego by rzeczywiście było, no, początkującym ludziom trudno polutować, ale tego w TQFP pewnie dalibyście radę po paru ćwiczeniach. I słuchajcie, to jest taki zestaw, który można sobie nawet w płytkę stykową wpiąć.
jakby ktoś chciał, warto takie coś kupić, słuchajcie, bo całość, o ta płytka kosztuje około 50 zł w przeliczeniu. I teraz uwaga, trach, rozrywam ją, dolutowuję sobie tutaj goldpiny, bo ta część zostaje jako mikrokontrolerek, mogę w płytce stykowej albo nawet w jakimś docelowym układzie, jakbym chciał go używać, a tutaj zostaje mi taki maluch, taki kurde satelita mały, co to jest? Słuchajcie, zobaczcie, ma wejście USB, piny wyprowadzone, tak, tak, to jest programator. Słuchajcie, ile kosztuje taki programator, skoro cała płytka kosztuje powiedzmy 5 dych, przełamie ją nie na pół, to można powiedzieć, że sam programator ile kosztuje? Z 20 zł, kurczę, jakbym tak to określił, czy ile? Ale powiem wam więcej, to nie jest tylko programator. Ta płyteczka to małe główienko za przeproszeniem, to jest od razu debugger sprzętowy, ale żeby było mało i można go wykorzystywać w tym, w tym środowisku, w które wam za chwilę też tylko jako zajawkę pokażę. To, słuchajcie, dziadostwo, jeszcze ma coś takie dziadostwo, to już tak przesadziłem trochę. Zobaczcie, no sami, żebyście się potem się nie zdziwili. Patrzcie, I2C, SDASCL, UART, TX, RX. Otóż na tych pinach tutaj bocznych, no będę pokazywał tym, na tych pinach bocznych mamy wyprowadzone, słuchajcie, I2C i UART. A zatem to jest, kurczę, to jest również przejściówka USB RS232. To jest przejściówka USB i 2C. Mamy również program od Cypressa, który potrafi na PC-cie, możemy do niego wysyłać coś, a on nam wyśle przez to główienko, słuchajcie, na zewnątrz do i2S. Będziemy mogli gadać translator i w drugą stronę również otrzymamy. Czemu nie? Słuchajcie, wiecie jakie to jest fajne? I teraz zobaczcie, najciekawsza rzecz. Jak skorzystać z tego w zestawie ATB? Otóż wszystko, jak mówię, zostało przemyślane, ale nie tylko pod, nie martwcie się, nie tylko pod te mikrokontrolery, bo pod inne również. Otóż, wpinam sobie taki mikrokontroler w zestaw ATB, moi drodzy. Teraz to już muszę go wpiąć, więc chwileczkę poczekajcie. I tutaj łapy drżą, więc może to już sekundkę potrwa, ale myślę, że mi się uda. O, już idzie. I teraz, ach, tylko tu mi jakiś przewód przeszkadza chyba na razie. O tak, i teraz jeszcze raz. Uwaga. O, udało mi się go włożyć. Zobaczcie, tak sobie siedzi nasz Shield, Cypress Shield, widzicie? W zestawie ATB. Proszę bardzo, czemu nie? Proszę bardzo, tak on wygląda. Mamy podłączone tutaj w tym miejscu USB na potrzeby slave USB. Programator. Słuchajcie, za chwilkę podłączę zasilanie do zestawu, ale zanim podłączę zasilanie, to zobaczcie, mam tu jeszcze jedno wejście USB. Aha, pewnie Kardaś coś pomyślał. Oczywiście, spójrzcie, to jest po to, żeby tu wpiąć programatorek. I teraz wystarczy tylko kilka przewodów połączeniowych, żeby je połączyć z tymi wejściami tutaj i mamy programator, moi drodzy. Tak, zobaczcie, zaraz to zrobię. Wezmę tutaj taką grupkę przewodów. Tu już, przepraszam, że nie w kamerze, bo żeby nie tracić czasu i żeby to w miarę raz, dwa zrobić, to przyłączę sobie tutaj, proszę, ja was bardzo, i żebym się nie pomylił z zasilaniem. I podłączę również te przewody programatora, no bardzo prosty, no nawet nie prosty programator. Słuchajcie, no za taką cenę, taki programator, to po prostu, no aż mi się wierzyć nie chce. Proszę bardzo, podłączyłem tutaj, tak, i te przewody, zobaczcie, i płyteczkę wtykam tutaj. No pokażcie mi takie rozwiązanie, słuchajcie, uwaga, i programatorek wpinam w to gniazdo. Klik, jest. Teraz, żeby nie uprzedzać faktów, albo może uprzedzę fakty, słuchajcie, zobaczymy, bo już wgrany jest jakiś program do tegoż naszego mikrokontrolera i zaraz zobaczymy jaki, to postaram się teraz włączyć. Coś się będzie wyświetlało na wyświetlaczu LCD, coś będzie się, moi drodzy, działo i będziemy nawet słyszeli, bo buzerek jest podłączony. Tutaj nawet na shieldzie, wiecie jak to ja, nie byłbym sobą, gdybym nie dał jakiejś jednej diody debugującej, a więc na shieldzie to jest z worka i ona podłącza tutaj może słabo widoczną, ale z bliska pokażę, ale będzie widać chyba jak ona sobie będzie mrugać. Słuchajcie, tutaj jest taka mała diodka świecąca podłączona do portu P12. Kurczę, portów tutaj jest tyle, że głowa mała. Słuchajcie, tu jak widzicie jeszcze mikrokontroler w obudowie TQFP. Na pewno dalibyście radę go, jakby się człowiek postarał, a tu też robimy poradniki, polutować, to też będziemy starali się was tego nauczyć. I teraz zobaczcie, podłączam, przyszedł czas na podłączenie zasilania, a więc obserwujmy to, co się dzieje na wyświetlaczu LCD. Uwaga, aha, jeszcze jedna rzecz.
Słuchajcie, wyświetlacz LCD standardowo na zestawie ATB, bo zobaczcie jaka jest idea zestawu ATB, zamiast tych Arduino, gdzie pełno kabelków musimy podłączać, co jest według mnie bez sensu, albo stykówki. Tutaj port A jest wyprowadzony z, tylko słuchajcie, tu jest mała kamerka, ja wam pokażę to w większej, przepraszam. Jeszcze raz tutaj pokażę wam w takim razie, że zestaw jest, że Cypressik jest w TQFP, proszę bardzo. Tak jest podłączony programator. O, zobaczcie, może tak. Proszę bardzo. Tu jest podłączony programator i tutaj do tego złącza USB. Proszę bardzo, wchodzi pięknie, wyraźnie to widać teraz. Tak, przepraszam, bo wcześniej to było w mojej kamerze, ale nie zwróciłem uwagi. I teraz zobaczcie, w zestawie ATB mamy taki bajer 105 i 105A, że port cały A, który był w Atmedze 32, czyli ten port, już nieważne jaki, czy A czy B, czyli ten port jest wyprowadzony tutaj i tymi jumperkami podłączony jest do wyświetlacza LCD, słuchajcie. To zwykle bardzo szybko chcemy używać, żeby cokolwiek debugować, sprawdzać i tak dalej. A w takim razie podłączmy zasilanie i zobaczmy, jak będzie działał jakiś podstawowy wgrany programik. Uwaga! Coś tam, jakaś gwiazdeczka sobie lata. Widzicie? Proszę bardzo, to się będzie powtarzało. I działa sobie taki programik już w pętli. I teraz co ciekawe, może mi nie uwierzycie, ale ten programik działa w oparciu o bibliotekę z Blobooka. To na tym mi zależało, słuchajcie. Ja mam pewien plan wydawniczy i książek i pewien plan przekazywania wiedzy, jakaby to była bzdura, gdybym te kilka lat temu zaczął opowiadać od razu o ARM-ach. Pewnie bym wszystkich zniechęcił, tym bardziej, że to są duże procki najczęściej, trochę inaczej się podchodzi do projektowania płytek z nimi, tak? Pewnie widzicie to zresztą po tych różnego rodzaju płytkach shieldów rozmaitych, tak? Więc zobaczcie, że to jest bardzo ważne, żeby z tym działać. Teraz dajcie mi sekundkę przerwy i pokażę wam tylko środowisko jeszcze króciutko. Mam nadzieję, że warto. Hej! No cóż, słuchajcie, już jestem, szybciutko kończymy. Ja wiem, że dużo byście chcieli, żebym jeszcze opowiedział, ale to nie dzisiaj, i tak długi się robi ten poradnik. Oto tak wygląda środowisko, taki no pierwszy rzut oka na nie, gdzie widać nasz plik main.c, ja mówię oczywiście po polsku, że tam się mówi main.c, nieważne. Oczywiście jest to w bardzo prosty sposób napisane, kilka po kolei pętli, które tam robią te efekciki i na końcu sobie coś tam lata. Oto jest od cały programik, tutaj ta pętla nieskończona jest niepotrzebna, bo i tak mamy pętlę while i no prosta rzecz. Ale co ważne, zobaczcie, czy poznajecie te pliki LCD44780C. Zobaczcie, że to wszystko jest z książki od AVRGCC, z Bluebooka, moi drodzy. Tak, tak, tutaj gdzieś na samym dnie leży Bluebook, proszę bardzo. I się okazuje, że to co widzicie, jaki był cel mój na samym początku? Myśleliście, że ja nie chciałem nigdy mówić o ARM-ach? Zobaczcie. Damy radę zabrać się za wszystkie mikrokontrolery będą nasze. Wszystkie, słuchajcie, damy radę. Tylko byle wystarczyło czasu, zdrowia i sił i nie ma co marudzić. A więc to jest biblioteka. Zobaczcie, że podobnie nawet plik konfiguracyjny wygląda. No identycznie, nie podobnie, tylko identycznie, bo to jest to samo co z Bluebooka. Use RW, czyli czy używamy pinu RW, czy nie. I następnie konfiguracja pinów, słuchajcie, no troszeczkę może inaczej makra wyglądają niż w AVR-ze, ale spójrzcie, podłączamy RS do pinu. Tutaj takie są jeszcze przemapowane porty A0, A1, A2, tutaj A3, A4, A5, A6 i oczywiście plus w main C, jak sobie wejdziemy, to na początku włączamy sobie tutaj no to RS, to niepotrzebnie coś mi tutaj wskoczyło. Tutaj sobie włączamy na pinie A7, mamy podświetlenie LCD-ka, którym nawet widzieliście, że po drodze gdzieś tam przy starcie migamy. Zobaczcie, że jak tu w tą ikonką skompiluję program, zaczynam wgrywać, widzicie, tam się na chwilkę zatrzymało,
po wgraniu, proszę bardzo, jak szybko następuje, to wszystko ładnie startuje i działa. Zobaczę, czy tu będę miał nieco lepszy widok. Jeszcze raz spróbuję puścić to oprogramowanie, żebyście widzieli cały proces, jak to przebiega. Proszę bardzo, wszystko od nowa leci. Pewnie się zastanawiacie, jak to wszystko pokonfigurować. Tu jest troszkę plików różnych, jakby rozwinąć to wszystko, to zobaczcie, tego jest dosyć dużo, ale my tego nie musimy pisać. Część jest generowana automatycznie, ale uwaga, ja wiem, że niektórzy, którzy z Was już się spotkali z tymi mikrokontrolerami, tak naprawdę niektórych odrzuciło, bo powiedzieli, a tam są jakieś dziwne mapowania, ustawienia pinów. Słuchajcie, no tak, są dziwne, dopóki się nie pozna, jak się tym posługiwać, można w ogóle, że tak powiem, brzydko olać te makra wbudowane i lecieć po swojemu. No, skoro biblioteka HD44780 jest napisana w języku C i słuchajcie, jest tak napisana, żeby dobrze była oddzielona warstwa sprzętowa od warstwy abstrakcyjnej, to znaczy, że da radę zrobić. Zobaczcie, jak na przykład taką funkcję tutaj, tu widać, że funkcja, która była taka na przykład na VR-ze, tutaj na ARM-ie została zastąpiona taką funkcją. Zobaczcie, takim kodem. Trudne? No pewnie, że nie trudne i to jest robione bezpośrednim dostępem do pinów. Wcale to nie jest trudne, mówię Wam, tylko fakt, że no albo sami przejdziemy, przedrzemy się przez PDF-y i tak dalej, albo poczekacie, aż może ja postaram się to wyjaśnić. Mówię Wam, że będzie ciekawie. Przy czym, jeśli myślicie, moi drodzy, że to jest bardzo trudne i że nie ma PDF-ów, to się mylicie. Tu już nie będę Wam pokazywał stron Cypressa, ale możliwości są generalnie ogromne, dokumentacji jest pełno, poradników wideo też wypuszczanych pełno, fakt, że po angielsku, ale może w końcu zaczniemy, jeśli macie ochotę, żeby ten kanał dalej działał na YouTube, żeby się rozwijał, to może będziecie mieli ochotę, jeśli chcecie się nauczyć rzeczywiście programować mikrokontrolery 32-bitowe, wesprzeć na Patronite rzeczywiście, bo tego potrzeba, to są naprawdę, staram się Wam pokazywać dużo rzeczy. I jakby to, że teraz zacząłem z ARM-ami, żeby Wam pokazać, bo tu chciałem jeszcze trochę poczekać, to wszystko, że mówię, dają sobie do końca roku czas, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy działać w ten sposób, czy nie dam rady prowadzić, bo się to powoli może nie opłacić dla takiego niedużego wydawnictwa jak ja. Ale no, liczę na Was i na wsparcie na Patronite, dlatego nie dziwcie się, że w każdym poradniku jest informacja o wsparciu na Patronite. Tu Wam pokażę jedną rzecz, tak na szybciutko tylko, bo nie wszystkie, słuchajcie. O tutaj taki pliczek, to jest podobne, coś podobnego jak właśnie w STM-ie Cube, tylko to mamy od razu wbudowane w środowisko, słuchajcie, tu możemy sobie podłączać różne piny, porty i tak dalej. Co ciekawe, gdy mamy konfigurację pinów, słuchajcie, tak wejdziemy sobie w taki pin, to taki pin może być dwukierunkowy, jednokierunkowy, strong drive, open drain. Kurczę, tu możemy przy inicjalizacji może być 0, high, można ustawić, no po prostu, no słuchajcie, dla każdego modułu można ustawić tyle różnych rzeczy. Ja nie będę w stanie teraz dzisiaj pokazać bloczków, ale jeśli chcecie, jeśli mam to kontynuować, jeśli chcecie zobaczyć jeszcze inne ciekawe rzeczy, to dajcie mi znać pod tym poradnikiem. Powiedzcie, żebym Wam pokazał jeszcze inne ciekawe przykłady, co można zrobić, jak na tym mikrokontrolerze 32-bitowym. Może i Was to zainteresuje, słuchajcie. I zobaczycie, że mając zestaw ATB, nie jest wcale tak źle. Mamy pełne środowisko do mikrokontrolerów, się okazuje, nie tylko 32-bitowych ARM, ale również do pików, DS-pików i wkrótce do STM-ów, jak się okaże, słuchajcie. A zobaczcie, wszystko napięciowo się zgadza, wszystko jest przemyślane, mamy odpowiednią ilość wejść USB. Przecież zobaczcie, moi drodzy, jedną najważniejszą rzecz, tutaj w kamerze może troszeczkę oddalę widok. Zobaczcie, moi drodzy, że cały zestaw jest zasilany z jednego kabla USB. Widzicie? Z tego kabla USB. To wszystko na ten temat. Czy coś jeszcze powiedzieć? I słuchajcie, czy widzicie gdzieś tutaj plątaninę kabli, żeby odpalić LCD-ka? No powiedzcie sami, jak to się ma do shieldów Arduino, które by to były włożone jeden w drugi, trzeci, czwarty. Ktoś mi mówi, Mirku, zrób na zestawie ATB tutaj zamiast tego swojego mikroportu. Przepraszam. Mama do mnie dzwoniła, słuchajcie, na Skype'ie. A więc ktoś mi mówi, zrób tutaj zamiast mikroportu jakieś coś, żeby było zgodne z Arduino. A gdzie tam, słuchajcie, nie chcę tego robić z Arduino, ponieważ wszyscy wtedy lecą jak ćmy do światła. Ja nie mówię, że Arduino jest złe. Firmy robią to i robią takie shieldy, żeby chociażby kogokolwiek, jakkolwiek przyciągnąć. Ale mówię, z tego się tworzą później zabawki. A moim, jak widzicie, celem, moją misją jest
to, aby postarać się nauczyć Was nie tylko programować w C, ale również tworzyć płytki, tworzyć samemu układy, obudowy. Widzicie wszystko to na przykładzie ostatniego projektu Magic Matrix, który ciągnę równolegle i staram się Wam pokazywać. Czy nie uważacie, że to jest dobra droga, żeby umieć zajmować się i tym, ale i tamtym, a jeszcze siamtym? I że to nie jest trudne i że każdy może, elektroniki też się może nauczyć. Słuchajcie, to jest bardzo przyjemne, a możliwości przeogromne. To by było na tyle, taka krótka zajawka, po to, żeby udowodnić Wam, że naprawdę no, można wiele zdziałać tutaj z mikrokontrolerkami, z zestawem ATB i z różnego rodzaju mikrokontrolerami, bo zobaczcie, ach, spadło mi tutaj, przepraszam, bo do tego oczywiście jak dołożę PIKi, DS PIKi, jak dołożę AVR-y, jak dołożę wkrótce, niedługo jeszcze może STM-y albo inne mikrokontrolery, to zobaczcie, jaka świetna platforma uruchomieniowa. No, pokażcie mi podobną, moi drodzy, nie to, żebym się chwalił, ale jest to cały czas zestaw, który ma 10 na 16, cały czas ma podobne peryferia, a jak ktoś mówi, że brak mi miejsca, żeby podłączyć jakiegoś LCD graficznego, dużego i tak dalej. Słuchajcie, jakie brak miejsca? Wszystko można pięknie wyprowadzić oczywiście na spokojnie już na zewnątrz i wtedy jakieś drobne moduliki, nawet androidowe, można podłączać i sobie testować, ale dla mnie jest najważniejsze, żeby docelowo umieć zaprojektować płytkę, słuchajcie, zgodnie z zasadami elektroniki, sztuki, żeby to wszystko później działało. Nie na zasadzie, że wpakujemy zestaw ATB albo zestaw jakiś Arduino do pudełka, zalejemy termoglutem i powiemy, że zrobiliśmy urządzenie, bo to nieprawda, to jest kłamstwo, to nie będzie działać, to będzie się rypało i tak dalej, ale internet jest najeżony tego typu projektami. Tymczasem zobaczcie na naszym forum, zachęcam do Was do pokazywania swoich prac w dziale DY, gdzie niesamowicie doceniam pracę Waszą, gdy pokazujecie swoje własne zrobione płytki, zaprogramowane mikrokontrolery. Wiecie, jaka to jest inspiracja dla innych? Postarajcie się również to robić, pokazywać innym, że tak można, a nie bawić się modułami androidowymi, a później odsprzedawać na jednym forum, kupować inne, pobawić się i oddawać. Bo wiecie co, ja tutaj staram się to pokazywać wszystko i cały ten mój plan dydaktyczny jest przygotowany naprawdę dla pasjonatów. Uwaga, nie dla profesjonalistów, dla totalnych amatorów. Oczywiście jak ktoś mi mówi, że ja nie rozumiem tego i tak dalej. Oczywiście, słuchajcie, nikt się nie nauczył z jakiejś książki, bo nieraz takie również osoby bywają, które wejdą i powiedzą, a ja przeczytałem raz i się nie nauczyłem. To szkoda gadać. To w ogóle szkoda gadać, tak? Jak ja kupuję sobie książki, z których się uczę, to z nimi czasami śpię, czytam do poduszki, a jak coś programuję, to mam je pod ręką i leżą obok mnie. Nie mówię tu tylko o swoich, chociaż ze swoich również korzystam i wiedza przekazana w moich książkach, słuchajcie, jest wykorzystywana również do programowania, jak widzicie nawet 32-bitowców. A więc opłaca się, czy nie? Kolejne ciekawe projekty będą. Jeśli Wam się to podobało, to proszę o łapki w górę. Tak, liczę na Wasze łapki w górę, na wsparcie na Patronite, jeśli chcecie, żeby ten kanał właśnie w ten sposób się rozwijał, żebyście mogli zobaczyć i dotknąć również wkrótce moc 32-bitowców. A więc niech moc będzie z Wami. Hej, hej, pa, pa, moi drodzy.